Naprawdę trudno sobie wyobrazić, jakie uczucie towarzyszy ludziom, kiedy muszą uciekać ze swoich domów. To jest tragedia niesamowita. No, musimy być nieobojętni na cierpienie ludzi. W ogóle, że konflikt, że wojna, to w głowie jakby się nie mieściło, że w XXI wieku jest możliwe. Po południu zaczęliśmy pierwszych uchodźców przyjmować. Nasze hotele miały 150% obłożenia w pierwszych dniach. Wszelkie dostawki, sale konferencyjne, wszystko. Malarstwo jest moją wielką pasją. Bardzo dużo pasją. To jest najważniejsze w moim życiu. Nazywam się Lena Grachowska. Jestem malarką i zarazem prezeską Fundacji Leny Grachowskiej. To nie tylko sztuka jakby jako sztuka, ale to była też sztuka życia, żeby być wrażliwym na otaczający nas świat. Nazywam się Oksana, mam 36 lat. Nazywam się Walerii Miedzianka, mam 38 lat. My przyjechaliśmy do Polski 2 marca. Wojna za tydzień albo dwa skończy się. Bardzo zimno. Ja jeszcze w życiu tak nie było mnie zimno, jak było. Bo przyjechaliśmy, kiedy jeszcze było zimno na ulicy, chłodno bardzo. No 2 marca to jeszcze było zimno. I kiedy my przyjechaliśmy tu w ten pokój, tutaj było wszystko jak w domu. Wszystko czyste, wszystko nowe. I ja nie mogła powierzyć, że tu tak może być normalnie. Już mi trzeba, czy nie? Bardzo. Jest bardzo dużo pustostanów, które można jakby przystosować do zamieszkania, to nasza rola, ale równocześnie szukanie pracy, potrzeba jest, żeby każdy tu godnie był przyjęty, żeby się poczuł jako równoprawny albo nawet jeszcze bardziej jako nasz gość. Gładki.